Witam, tu Wichu 1993, a to jest kolejny odcinek Factorio, więc kontynuujemy dalej. Zrobimy tutaj jeszcze troszeczkę zostało. 62, 65, znaczy 25. Chcemy, żeby się naprawdę nic nie zmarnowało. Możecie to uznać za bardzo dziwne zachowanie, ale chcę każdy pojedynczy choćby wyciągnąć. Chcę mieć czysto. Bardzo czysto. Jestem ciekaw, czy to jeszcze działa. Takie. Chyba nie. Chyba na tej wersji już nie. A, działa, dobra. No, czemu by miało nie działać w końcu? Wiem, że to nie kompresuje belta. To jest na pewno, to jest pewne. Dobra. Więc potrzebujemy teraz energii dużo więcej. Tu już się skończył Iron? Super. O to chodzi. O to właśnie chodzi, że się skończył już tu Iron i możemy już tutaj kłaść. Tu mamy 3,5 miliona około. Wydobycie. Dobra, super. Możemy zrobić akumulatory. Jakby to tutaj od góry zaczniemy. Bo potrzebujemy tego ironu. Najwyżej jest tutaj, dobrze. Okej. Zrobimy już to zwykłe belty, potem ulepszymy je na niebieskie, na czerwone. Potrzebuję kolejnego słupu dużego. Dobra. A zrobimy te średnie słupy. Dobra. Trzeba tu jakąś obronę zrobić. Mamy mury. Troszeczkę muru. I radar by tu było dobrze postawić. Hops. Teraz będę widział ten obszar. O nie! Niedobrze. Atakują mnie. Znowu. No i nie zdążyłem uratować mojej nowej tej. Cholera. Dopiero tu chciałem podłączyć radar. Ale nie nadążam. Nie. Nie róbcie mi tego. Więcej amunicji potrzebuję. W ręku już skraftuję. Bo nie ma czasu, żeby cofać się. Szybko! Wieżyczki mam jeszcze. Tu są też wieżyczki, tu są wieżyczki, tu są wieżyczki. Te wieżyczki możemy zebrać. O, nie w górę! Chociaż tu są wieżyczki. Dobra. Wieżyczka, wszystko zniszczone. Nie fajnie. Nie fajnie. Radar też zniszczony. Mech. Oni atakowali z dołu, tutaj, stąd. Możemy tam pójść i zniszczyć to. Tu zrobimy takie miejsce obronne. Bo inaczej oni to zniszczą. Dobra. Raz, dwa, trzy. I teraz nie mam amunicji przy sobie, ale to nie szkodzi. I będę musiał iść po więcej kopaczy i więcej wszystkiego. Wszystko mi się kończy. Ale za to już mamy w pełni skompresowany belt. Co jest pięknie. Dwa belty. Musimy zrobić trzeci belt, bo będzie problem. I będzie on leciał tutaj. No. Tylko, że potrzebuję wszystkiego. Weźmiemy, zrobimy to, bo czemu nie? Energii też potrzebuję, wszystkiego potrzebuję, mówiłem już to. Tutaj jest gdzieś niezamieniony taśmociąg, ale to nie szkodzi. Co ja tu chciałem zrobić?
Czemu ty? Ha. Nie nadążasz? Energii nie masz i tak średnio. Co ja tu chciałem zrobić? Podnieść czerwone belty na pewno. Żółte przyda się. Ironu dużo. I stali. Chyba wystarczy. I amunicji. Dobra, powinno być na razie ok. Tutaj amunicja jest. Boję się, że z dołu zaatakują, ale powinno być ok. Raczej nie zaatakują. Możemy tą bazę obok zniszczyć, bo jest bardzo malutka. Ta niżej jest większa, ale. Ta niżej, już przy zasięgu tych trzeba rozwalić. Tu atakuje jeden. Cholera. No dobra. Zniszczę tą malutką. O, właśnie atakują. Mogę ich zniszczyć tymi karabinem. Nic mi się nie stanie. Chyba. Ja. Jestem cały. Ej, no, dobra, nie zniszczę. Postawię tu mur. Tak, na wszelki wypadek. Potem go zniszczę. Dobra, więc teraz iron musimy naprawić i zobaczymy. Tutaj są żółte te taśmy. To niedobrze. Okej. I idziemy to i z tym tutaj. Na sam koniec. Może to iść. No tu są te i tak trochę to przeszkadza, ale jesteśmy w stanie przejść przez to. Tu chciałbym, tu by było idealnie wtedy to przeprowadzić. Tak. To będzie tak leciało. I o ja. I tak. O, w ten sposób. I tu. Super. Dobra, to jest zrobione. Iron jest, węgiel jeszcze. To jest chwila. Ok. Węgiel mamy, wszystkie podajniki muszą być. To możemy zabrać z góry. Chyba możemy. Chyba mamy na razie problem, spokój z. Czemu tu nie ma skrzyni? Czemu nie mam? Oh fuck. Produkcja zielonych tych stoi. O Boże. Nie tak dużo. No dobra. Jak widzicie, żelazo wróciło. A produkcja tych stoi, ponieważ nie mamy kopru w ogóle. Trochę więcej kopru.
Po czym musimy tu naprawić w dół, jeżeli chodzi o koper. Żelazo jest. Mamy za dużo, za mało kopru, jeżeli chodzi o kopalnię. Ejeju. Zrobimy to. I trzeba będzie tu poprawić. Tu już się skończyło. Tu już się skończyło. Energii nie ma przy okazji. Łe. To jest prawie zniszczone. Szybciej. Tutaj jeszcze chcemy to zbalansować, żeby wszędzie leciała ta sama ilość, więc musimy zrobić balanser 3 do 3. Mamy tutaj bardzo dużo balanserów, więc 3 do 3 będzie wyglądał w ten sposób. To musimy go zbudować i musimy zrobić, wiem, że tam atakują, ale teraz mam ważniejszą rzecz do zrobienia. No, dalej, zbieraj to. Dobra. I balanser 3 do 3 zrobimy sobie. Jest to trochę nierówno. Może być tu. Tak. No nie, czemu teraz zabrakło mi tego? Tu mi zniszczyli radar, czy ja tu postawiłem w ogóle radar? Czemu nie ma znowu prądu? Proszę was. O, wszystko stoi. Super. Oj, super. Ojeju. Trzeba coś z tym zrobić jak najszybciej. Musimy zrobić niebieskie podajniki jak najlepiej. Więcej. Węgiel się ten robi, tak się robi. Trochę już mało tego węgla tu jest. Szybciej. Węgiel, leć. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Ok, balanser działa i teraz będzie równa ilość ironu leciała na wszystkie 3 te. Potem będzie to balanser 4 do 4 i będzie super mega fajnie. Energią jest ok. Musimy zrobić więcej węgla na pewno i kopru mieliśmy zrobić, bo brakuje nam kopru. Więc teraz pójdziemy właśnie po koper jeszcze raz. A to mogą przy okazji robić, czemu nie? Mi to nie przeszkadza. O, skończyła się amunicja do nanobotów. Niedobrze, ale też nie jest źle. To zrobimy w ten sposób. Tak. Dobra. Tu postawimy, to weźmiemy, tu postawimy. Tu postawimy, tu postawimy. Tu postawimy wyjątkowo. I postawimy to. Teraz postawimy to tu. Tak. Będzie to leciało tylko na jedną stronę. To zrobimy sobie jeszcze tak. O. Okej. To jest załatwione. Koper powinien być już od teraz. Dobra, czyli co? Surowce są zrobione, jeszcze zrobimy energię i możemy progresować dalej, jeżeli chodzi o technologię. Czas ulepszyć energię, bo to też jest potrzebne.
Więc zrobimy tak. Tu już nie ma miejsca za bardzo, więc zrobimy rurę podziemną i przeniesiemy to na drugą stronę beltów. Albo możemy zrobić kolejną pompę. Ja tam zrobię jeszcze to w ten sposób. I teraz tak. Raz, dwa. Raz, dwa. I jedna rura, 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 rura. Tutaj. Tu się zrobi to. Dobra. Nie mam podajników. Fajnie. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I to będzie chyba najdalej, jak będę leciał, bo potem, bo będę potrzebował miejsca, które jest po prawej stronie. Tu będą surowce i pociągi i stacja ogólnie. Dobra, to jest tak. Wykorzystam to. Połączymy tam. I tu. Okej. I zrobimy tutaj na przykład robotykę. Jej. Dobra, możemy zrobić tu kolejną linię do Ironu. Bo będzie ona potrzebna, lada moment, więc od razu ją zrobię i będę miał z głowy. To wyrzucimy, a to za chwilę. I to będzie leciało tu, tu, tu i gdzie dokładnie? W to miejsce, no na przykład tutaj. Dobra. No to mniej więcej może trafię. Tak. Znowu nie... O, zapomniałem. Podajniki muszę postawić do tych silników parowych. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Nie! Dobra, podłączymy tutaj iron od razu. To będzie w tym miejscu. To wywalimy. Ok. I teraz zrobimy 4 na 4. Wyrzucimy to. No. Dobra. 3 na 3, 3, 4 do 4. To jest zwykły, standardowy ten. Super. No i teraz to jest gotowe. I będzie dzieliło. A ten zbudujemy tu. O, idealnie. No może nie idealnie. Ha. To jest tu niepotrzebne. O. Super. Tutaj cały czas za mało jest tego. Mógłbym też podzielić, bo za mała przepustowość jest. I dać tutaj. Oj, tu. Jeszcze za mała przepustowość. Inaczej. To damy tu. O! Teraz będzie lepsza przepustowość. Super. I teraz nam irona tak szybko nie zabraknie. Ironu musimy zrobić teraz na szybko silniki, bo chcę zrobić samochody. I chcę poszukać oleju, bo to jest bardzo ważne. Czyli potrzebujemy stalowa ta rura i ten. No, stalową płytkę mamy tutaj. Nie potrzebujemy dużo na ten moment silników, więc robię to w ten sposób. I potem potrzebujemy stalowej rury. I czego jeszcze? I żelazne koło zębate. No dobra. Czyli tu idzie żelazne koło zębate. Tu idzie stalowa rura. Ok.
i tu będą silniki, czyli tu wrzucamy iron. Ojej. Mam dużo tej rudy całej. Ui, fala. A tam wrzucimy. Nie, tam już nie trzeba nic wrzucać. Amunicja, jasne. Raz i dwa. Ok. Wydajność wydobycia zwiększona, ładowność. Może być. I raz, dwa go usilniki. Bo są potrzebne. Dobra. Ok, mamy wystarczająco silników. Możemy zrobić samochodzik. I pojedziemy. Będzie ogólnie dużo łatwiej ustawić obronę i tak dalej. Pojedziemy sobie do... Potrzebuję węgla. W górę. A i zniszczymy parę bazy wroga. Byłoby bardzo miło. Jeszcze produkcja tych by się przydała. Granatów. Jasne. Mogę zrobić to. Czyli tak. Tu jest węgiel i bardzo dobrze, bo będziemy potrzebowali węgla. Nie musi być to jakaś duża produkcja tego. Chyba, że zrobimy inaczej. Raz, dwa, trzy, cztery mogą być. Zrobimy tu granaty. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Cztery, no. Teraz tak, granaty pójdą w tutaj. Tu będzie ta druga rzecz. Raz, dwa, trzy, cztery. Węgiel. Teraz tak. I iron. To jest 20 chyba węgla i 5 ironu. Nie jestem pewny. Może być tu. Tak. Dobra. Więc to jest zrobione. Jeszcze potrzebujemy tylko prądu. Granaty. 3 z 4 z takich granatów będą ok. Nice. 20 ironu. Nie. Nie wiem. 10 węgla i 5 żelaznych płytek. O. Takie to jest ratio. Dobra. Granaty się przydadzą do niszczenia bazy wroga. Bo musimy zniszczyć tych baz nieco. I możemy jechać. Chyba, że poczekamy, aż trochę tych granatów nazbieram. I wtedy od razu zniszczę wszystko. Byłoby to dobrym pomysłem. No. Ulepszymy od razu bas na ten drugi poziom. Wszystko jest zamienione tak, jak powinno być. Tak. Więc ulepszamy tak gdzieś tu. Czyli to tą całość ulepszymy. O ile starczy. Bum, starczyło. Okay. Więc teraz nie będzie problemu z ironem. Nice. Dobra, leci aż miło. Okej. Leci aż miło. Wieżyczki dobre. Gdzie jest moja... dobra, granaty. Poczekamy na granaty. Dobra, mamy ich wystarczająco, możemy jechać. 48 granatów. Jasne. Wystarczy to.
To tak. Węgiel. Amunicję. I teraz tutaj. Dobra, jest ok. Jedziemy! Górę zniszczymy. Weźmiemy granaty. On, samochód jest dosyć mało wytrzymały, więc muszę uważać. Brum, brum. I ta baza przestaje istnieć. Autosave w takim miejscu, okej. Dobra. Jedna baza zniszczona. I druga baza, taka malutka tu jest. Z czerwem, niestety. Ała. Dobra. Prawie jestem zniszczony. Wyjdziemy. O Jezu, nie to. Okej, jestem naprawiony. Idziemy do góry. Gdzieś tu powinien być olej. I będziemy pociągi robić. Ale tu dużo, dużo węgla. 6 milionów. No i tu są te bazy dosyć już duże, więc muszę uważać. I się ich pozbyć, tak czy siak. Nie ma nigdzie oleju? Serio? Gdzieś był! Mi się wydawało, że tu. Może jeszcze dalej był. Uuu, niedobrze. Olej! Au. Au. Bez oleju nie zrobię czerwonych circuitów. I to będzie dosyć słabe. Te bazy są za duże, więcej granatów potrzebuję. Niedobrze. Okej, mam znowu problem z prądem, więc musimy zrobić jak najszybciej dużo węgla. Bo węgiel znowu się. No, nie za szybko. Za wolno się wydob. O, tu było jeszcze węgiel. Tu był jeszcze węgiel. Za wolno się wydobywuje. Wydobywa. Za wolno się wydobywa. Dobra. Problem. Duży problem. Pozbieram trochę węgla. A może zrobimy to? Miedziana płytka, stalowa płytka i układ 15, aż tu dużo. O Jezu. Daj tam i węgiel. Dobra, jak tu chcemy wydobywać? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więcej. Kraftuje się powolutku. Zrezygnuję z tego. Okej, tyle powinno wystarczyć na ten moment. Więc podłączymy tutaj tylko jeszcze belty. Podłączymy do prądu i wrzucimy węgiel do boilerów i będzie dobrze. Mam nadzieję. To jeszcze trzeba jakoś podłączyć. Gdzieś. Na przykład tu. O, nie mam tych rozdzielaczy. Dobra, powinno być ok. Pójdzie to do tego od razu. Albo bez tego. O. Dobra. Jeszcze energia.
I jeszcze tu. Hops i hops. Okej. Dobra, możemy odpalić bojlery. Dawaj węgiel. To trzeba szybszy ten postawić. On powinno być okej. Powinno być okej. Z węglem. Ile mam tych? Jeszcze to i się to zrobi. Teraz tak, olej jest priorytetem na następny odcinek. Musimy ten olej załatwić, bo inaczej nie będziemy w stanie się rozwijać. Ciebie tu postawię. O, od razu lepiej. Super. Siła rażenia tych. Będziemy używać strzelby, żeby oczyścić tam drogę. No. I powinno być ok. Dobra, tak więc w tym miejscu skończymy odcinek. Następny odcinek to musi być olej. Musimy zrobić ten olej jak najszybciej. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się na razie i pa pa!